I chcemy to robić, ponieważ lubimy gotować, jesteśmy smakoszami i wymyślamy dobre przykłady. Źródła wiedzy, internet, książki, doświadczeni kucharze. Moje pasje podzielają na przykład niektórzy członkowie mojej rodziny oraz znajomi z pracy. Mogę pójść do szkoły gastronomicznej albo technikum. Mogę też uczęszczać na staże w restauracjach, kursy kulinarne oraz obozy kucharskie. Tak? Wszystko? Brawo, dziękujemy bardzo. My chcieliśmy być komornikiem. Nie. Dlaczego wybraliśmy ten zawód? Bo jest potrzebny. I gdzie byśmy mogli się go uczyć? W szkole? Od osób, która jest komornikiem. Kto jeszcze chciałby nim zostać? Prawie nikt. A dlaczego właśnie? Dlatego, że to jest najbardziej nielubiany chyba zawód, bo przychodzi i coś może zabrać. Jakie wybrać szkoły? Najlepiej pójść na studia prawnicze. Jak można jeszcze się dowiedzieć o tym więcej? Chodzić na wiedzę o społeczeństwie i na kursy prawne. Tak, wszystko. Tak, brawo, dziękujemy. Dlaczego w ogóle chcielibyśmy zostać prawnikiem? Dlatego, że on dużo zarabia, a także prawnik jest dobrze postrzegany w społeczeństwie. Bo rodzice są prawnikami. Oraz w ogóle oglądam Annę Marię Wesołowską. Gdzie moglibyśmy uczyć się na prawnika? W szkole prawniczej oraz w sądzie. Ty mnie zrobisz. Przynajmniej nie obraca. Kto także lubi ten zawód? Oczywiście oskarżeni, sędziowie i stróże prawa. Na jakiej szkole mógłbym pójść? Do uniwersytetu. Jakie dodatkowe zajęcia moglibyśmy? Zajęcia dodatkowe moglibyśmy na recytację oraz kursy dobrego zachowania. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Chcieli robić w przyszłości. Chcielibyśmy zostać reżyserami. Dlaczego chciałabym to robić? Mogę nagrać własny film i kontynuować ulubionego filmu. Mogę szukać wiedzy w szkole filmowej lub w książkach. To, co ja lubię, jeszcze moi rodzice. Musisz udać do szkoły filmowej. Mógłbym pójść na kółko teatralne i na dodatkowe zajęcie z aktorystami. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Zarobki, możliwość awansu, chęć kontynuowania tradycji rodzinnej, chcę być dla ludzi, wiedza, książki, internet, trudna szkoła, rosół z doświadczeniem. Każdy rząd zbiera złoń.
koleżanka, brawo. Brawo za pomysłowość. Dziękujemy. Co bym chciał zrobić w przyszłości? W przyszłości chcę być detektywem. Dlaczego? Ponieważ dużo zarabia i lubię prowadzić śledztwa. Gdzie mogę szukać wiedzy? Poprzez akty policyjne, przesłuchania, podsłuch od innych detektywów. Kto chciałby, kto lubi jeszcze to co ja? Moi przyjaciele i moja rodzina. Do jakiej szkoły mogę pójść? Mogę pójść do szkoły policyjnej, wojskowej, do szkoły sztuk walki i chemicznej. Na jakie dodatkowe zajęcia, kursy mogę się zapisać? Mogę się zapisać na kursy logicznego myślenia, sztuk walki i matematyki. Bardzo łatwo. My chcemy zostać chirurgiem. Dlaczego chcemy to robić? Chcemy to robić, żeby zarobić dużo pieniędzy i chcemy pomagać innym ludziom. Gdzie mogę szukać wiedzy? W szkole medycznej, w książkach o medycynie, na stażu praktyka. Kto jeszcze interesuje się tym, co ja? Inni lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, studenci medycyny. Do jakiej szkoły mogę pójść? Na Uniwersytet Medyczny, do liceum z profilem medycznym. Na jakie zajęcia mogę się zapisać? Korepetycje z biologii. Mogę też oglądać programy medyczne i czytać książki przyrodnicze. Brawo! Brawo, dziękuję. Co byśmy chcieli robić w przyszłości? Dlaczego chcielibyśmy to robić w przyszłości? Ponieważ jest to zawód z perspektywą, gdzie mogę szukać wiedzy? Na studiach architektury trójwymiarowej. Kto jeszcze lubi to co ja? Ludzie z chorób tematycznych. Do jakiej szkoły mogę pójść? Do szkół tematycznych. Na jakie dodatkowe zajęcia albo kursy mogę się zapisać? Kółko plastyczne, kursy techniczne i kursy architektoniczne. I kursy informatyczne. Dodatkowe zajęcia, tak? Brawo, dziękuję. To dziękuję za komentarze. To już koniec. Brawo. Hello, my friends. This is my hand. Yes, please, żuj. On a bit. Tak, więc wybraliśmy zawód testera gum do żucia, inaczej zwanego orbiterem albo gumerem. Więc co chcielibyśmy robić w przyszłości? Chcielibyśmy rzucić gumy i testować ich smaki, konsystencje. Dlaczego chcielibyśmy to robić? Ponieważ lubimy różne smaki gum i lubimy jej rzuć. Chcemy pomóc ludziom, zastępując plądy gumami. Gdzie moglibyśmy szukać wiedzy? Moglibyśmy szukać wiedzy na Uniwersytecie Chemicznym, na warsztatach rzucia pod tytułem Jak rzuć gumę. Kto jeszcze lubi to, co my? Miłośnicy gum do rzucia, producenci. Do jakiej szkoły możemy pójść? Na Uniwersytet Rzucia do Gum imienia Stefana Orbita i Żółki Orbitera i Żółki Żujasty. Na jakie dodatkowe zajęcia kursu możemy się zapisać? Na zajęcia z nanotechnologii, warsztatu rzucia pod tytułem Jak rzuć gumę i poznać sens życia oraz głębię smaku, warsztatu z produkcji gumy, warsztatu z anatomii szczęki, produkcji filmowej pod tytułem Szczęki, wycieczka do Arabii Saudyjskiej, żeby poznać techniki robienia gumy Zawiera rachowanie produktów. Zawiera rachowanie pytań. Brawo! Bardzo dziękuję.
czy jest z tego dużo pieniędzy, sława, kontakty oraz łatwa robota to jest. Można się tam fajnie bawić, możemy też uzyskać, wiedzę możemy szukać w internecie oraz w gazetach nawet od youtuberów. Na przykład Skill, Resi, Banshee, Paintify, SKKF, Kajko i Joczok. Możemy też chodzić do szkoły informatycznej, filmowej. Dziękujemy, a teraz brawa. O! Bardzo kreatywnych pracach. Były zarówno z zawodu zupełnie nowe, jak na przykład ktoś, kto obsługuje drukarkę 3D, jak i tak jest. Dokładnie. I tester gum do życia, jak również zawody doskonale znane, jak na przykład kucharz, ale nawet te zawody, które istnieją od tysięcy lat, można je wymyślać na nowo. Przecież wiemy, że teraz mamy masę programów kulinarnych, gotowanie jest modne, więc to, że jest to zawód znany, nie znaczy, że nie można zrobić w nim czegoś nowego. Ale pamiętajcie, że jeżeli w tym momencie wymyśliliście sobie, żeby być kimś konkretnym, to idźcie tą drogą, bo jeżeli będziecie robili to, co robicie i będziecie robili to dobrze, to zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie wam chciał za to zapłacić. I wtedy nie będziecie musieli zostać kimś, kim wam proponuje zostać rodzina czy nauczyciele, tylko będziecie mogli spełniać wasze marzenia i tak naprawdę nie pracować, bo praca ze swoimi marzeniami to tak naprawdę nie jest praca, to jest czysta przyjemność. I tego wam serdecznie życzę. I do zobaczenia, dziękuję bardzo.